I witam, tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 29 grudnia 2020 roku. Już lada chwila. Nowy rok. Sam jestem ciekaw, gdzie się tak szykujecie. Na ten rok ostatnio słyszałem, że na Sylwestra będą śpiewać tylko dla tych, którzy są zaszczepieni. Tak słyszałem. <noise> Ostatni joke z telewizji, oczywiście. Jestem ciekaw. Po której stronie jesteście właśnie tej szczepionki? Czy idziecie się szczepić szeregami, czy nie? Jestem ciekaw, jak nasi widzowie reagują na szczepionkę oczywiście, bo tak połowa na połowę chce się w tym momencie zaszczepić z tego, co widziałem ostatnio w newsach. O ile wierzyć tym statystykom, bo na przykład w służbie zdrowia chyba 30% chce się zaszczepić. Także tak właśnie sobie myślałem, jak to ten nasz rok 2021 będzie wyglądał, albo 2021, Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Bitcoin pokona kolejne rekordy. A ja zaczynam pracę nad audiobookiem, więc prawdopodobnie pod koniec, tak jak widzicie, w outro, teraz nowym dodanym, już ta praca nad audiobookiem trwa. O ile głos mi pozwoli, planowałem na 3 stycznia, a zobaczymy, czy dam radę do 3 stycznia przeczytać całą książkę. Już lada chwila będziecie mieć opcję do kupienia książki w audiobooku. Także ta sama cena, nic się nie zmienia, tak naprawdę ale możecie oczywiście ją dostać. Ci, którzy kupili w przedsprzedaży 21 dni, na samym początku dostaną całe to audio za free. Takiego obiecałem dla tych, którzy zaufali uchów na samym początku i miejmy nadzieję, że faktycznie ta książka przysłuży się w kolejnych latach. A my przejdźmy... A, jeszcze Twitter. Twitter nie wracam na razie. Ja sobie tutaj na bocznym koncie działam ewentualnie i podsyłam te różne tweety, które tutaj mogą się znaleźć. Więc ja sobie tutaj będę przeglądał, oczywiście, Twittera. Na moim starym koncie zablokowanym Bitcoin Phoenix, ale mogę sobie tutaj przeglądać niektóre wiadomości. I jeżeli chcecie śledzić to, co do tej pory się działo w przypadku Trumpa, trzy kanały tylko: X22, albo X22 Report, jeden dziennie, jedna audycja dziennie. Około godziny pierwszej w nocy, dwunastej, pierwszej dodaję właśnie taki odcinek. Gdzie, jeżeli wyjdziecie sobie na to, to wtedy wchodzicie na X22 Report, bo już został zbanowany, tak jak Phoenix z Twittera, więc tutaj musicie sobie albo wrzucić audio i wiecie, co się dzieje. Z ostatnich 24 godzin w przypadku drugiej strony płotu na temat Trumpa. Oprócz tego mamy też ekipę, która tutaj jest SGT Report. Też polecam, gdzie to on tu jest? O dokładnie tutaj, SGT Report. Też możecie sobie obejrzeć raz po raz. Jest bardzo fajny odcinek tutaj, też mówiący o tym, co się dzieje z drugiej strony, nie to, co media nam tym karmią cały czas. No i y, oczywiście, jeżeli macie jedną z tych osób na swoim twicie, to raczej jesteście na bieżąco z tym, co się dzieje. Także ja na Twittera nie wracam. Nie mam zamiaru zresztą wracać na, na Twittera. Mam tutaj źródło informacji, które będą płynąć. A z drugiej strony czekamy na 20 stycznia, dokładnie co się wydarzy. Najpierw 6 stycznia, bardzo ważna data w tym przypadku w Stanach Zjednoczonych. A oprócz tego, e, jestem ciekaw, kiedy YouTube też zacznie mi szwankować, bo wiemy, że Twitter z Facebookiem i z YouTubem lubią się łączyć, jak coś jest banowane z tego samego konta. Także na razie jest jeszcze Fenix, zobaczymy jak długo. Dobra, przejdźmy na. Wiadomości nie ma ich za dużo, dlatego troszeczkę się rozgadałem. 26 tysięcy bitcoin, 743 dolary. W ostatnich 24 godzinach, 1,2% w górę, mieliśmy do dodruk Tetera na 200 milionów dolarów. O ile dobrze pamiętam, sprawdźmy jeszcze raz. Tak, a więc y, około 7 godzin temu, można powiedzieć, 200 milionów dolarów. Zapotrzebowanie lub po prostu dodruk, tak, W tym przypadku i wiemy, że wtedy faktycznie jest bardziej zielono na markecie: 1,2% w górę. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Ren: 22,2%, Chilis: 19,7% i Polkadot: 18,9%. Projekty, które sobie gorzej poradziły, to jest Empty Set Dollar minus 9,7%, Digibyte minus 6,6% i Blockstack minus 6,2%. Mamy kolejną giełdę, która delistuje, czyli usuwa XRP ze swojej giełdy, jest nim OKCoin OK i ta amerykańska giełda kryptowalut OKCoin OK zawiesza handel i depozyty XRP. Pamiętajmy, że to jest amerykański trzon tej giełdy, czyli tutaj do odwołania, na razie nie wiemy kiedy, 4 stycznia 2021 roku, czyli jeszcze mogą ludzie wyprzedać ewentualnie XRP na tej giełdzie lub przelać na inną, można powiedzieć zagraniczną w tym przypadku i... Sami tutaj odpowiadają, że nie wiedzą ile jest prawdopodobne, że rozwiązanie tej całej sytuacji związanej z XRP zajmie trochę czasu. Powiedział OK, coin. Będziemy aktywnie informować naszych klientów, gdy otrzymamy informacje, które mogą zmienić nasze stanowisko. Na razie nie wiemy. No, kolejny może być tutaj właśnie Coinbase, który nadal jeszcze ma XRP. Może być po prostu do tego zmuszony ze względu na rosnące regulacje. Na razie nic nie słyszeliśmy o Coinbase. Chyba, że gdzieś mi ta informacja uciekła, ale wątpię, bo byśmy o tym słyszeli. Mamy też informację o tym, że SEC może się zacząć zastanawiać na temat stablecoinów, czy niektóre nie są securities. Chociaż niektórzy mogą ewentualnie zastanawiać się, jak, ale przecież nikt ze stablecoina nie chce przecież zarobić. Tak? Także tutaj nie ma. Tego how it test, który można by przetestować stablecoiny i tak naprawdę zarobić na, na, na tych stablecoinach. Z drugiej strony, SEC przygląda się też teraz, właśnie um, stablecoinom. I ta informacja nie jest związana ze Stable Act, czyli tymi nowymi regulacjami, jakoby. Banki centralne miały regulować z tej tak? Także to jest zupełnie inna tutaj rzecz. Pięć dni temu po prostu ogłosili to, a co z tego wyniknie, na razie nie wiemy. Coindesk daje nam update z cover protocol, który tutaj stracił 80-90% w ostatnich 24 godzinach. Bada uruchomienie nowego tokena cover poprzez e, migawkę, czyli można powiedzieć snapshot e, tych osób, które miały do tej pory, zanim atak się wydarzył, e, przez hakera, białego kapelusza w poniedziałek rano. Haker, który mógł być osobą lub małą grupą, przyznał się do ataku w projekcie ubezpieczeniowym zdecentralizowanych finansów DeFi, oszukując protokół do wybicia 40 kwintylionów tokenów cover. Haker wypłacił tokeny w innych kryptowalutach, w tym eterze DAI i WBTC, ale później przekazał wszystkie środki z powrotem do protokołu. Dlatego ta historia dobrze się kończy, bo to był White Hat, hacker, czyli biała czapa, można powiedzieć, od hakerów, którzy sprawdzają i oddają pieniądze ewentualnie w tym inteligentnym kontrakcie. Nie za inteligentnym z tego wynika, ale cena tokena cover gwałtownie spadła w ciągu ostatniego dnia, spadając o ponad 75% do 177 dolarów po tych wiadomościach, a potem częściowo wzrosła do ponad. 240 po tym, jak haker ogłosił, że zwrócił środki. Na chwilę obecną nadal jest 227 dolarów za jeden token, minus 73%, a nawet tutaj można powiedzieć 81% od samego początku tego, tego ataku. Crypto Briefing mówi o integracji Lightning Network, pozwala teraz graczom Counter-Strike zarabiać bitcoiny. Gracze Counter-Strike będą mogli obstawiać bitcoiny, zarabiać saty za każde zabójstwo. Developer gier Bitcoin ZBD zaprojektował prototyp gry albo do gry Contest Track i zarabiania BTC za właśnie pośrednictwem błyskawicznej sieci, czyli Lightning Network. Jak tutaj zauważa, aplikacja została wpłynnie zintegrowana ze Steam, największą platformą gier online, serwery Counter które działają przed Infuse, będą teraz umożliwiać płatności w BTC za pośrednictwem sieci Lightning Network. Jak ta aplikacja będzie miała działać? Na przykład na 100 zabójstw, łącznie gracz z 9 zabójstwami zarabia 9% z puli. W demonstracji MOSA opłata za wejście każdego gracza wynosiła 10 tysięcy Satów, czyli wartość około 2,7 dolara za jedną grę i wtedy za każde zabójstwo zarabiamy. Oczywiście w grze nie wychodzić poza grę, ale za każde zabójstwo można zarobić tutaj saty w Lightning Network. Także liczą tutaj na użyteczność, bo nawet jeśli zamienią 1% graczy online Counter-Strike w Bitcoina i Lightning, będzie to najbardziej udana aplikacja blockchain w historii. 1% wystarczy, żeby zamienić i zobaczymy jak intuicyjne to będzie właśnie w tym przypadku. Binance wylistuje opcję Bitcoin w europejskim stylu, aby konkurować bardziej bezpośrednio z Derybitem. Czyli giełda kryptowalut Binance dodała opcję Bitcoin. Tutaj, w tym przypadku, Binance już oferuje opcję Bitcoin w stylu amerykańskim, ale teraz nowa oferta dojdzie do rynku w Europie i różnica między tymi dwoma stylami polega na tym, że opcje amerykańskie można wykonać w dowolnym momencie przed wygaśnięciem, podczas gdy opcje europejskie mogą być wykonane tylko w momencie wygaśnięcia, chociaż można je sprzedać na rynku przed wygaśnięciem, czyli można je jeszcze na rynku wtórnym sprzedać. Czyli Binance chce tutaj zacząć konkurować z Deribitem. Według trackera SQ giełda kryptowalut Deribit jest obecnie liderem na rynku z ponad 70%, 75% nawet udziałem, a za nią plasują się Bit.com i OKEX i okaże się, czy udział Binance rośnie wraz z nowym produktem tutaj na europejskim rynku. Najlepsze prognozy cen bitcoinów na 2021 rok. Wybitni analitycy kryptowalut i weterani finansowi przygotowują prognozy cen bitcoinów na nowy rok. Analitycy są wszędzie, jeśli chodzi o zakłady na 2021. Sprawdźmy, jakie tutaj są te zakłady. Analytic City Bank Tom Fitzpatrick powiedział niedawno, że bitcoin może wzrosnąć do 318 tysięcy dolarów do grudnia przyszłego roku, co stanowi bardzo wysoki wzrost, co dwukrotny, co i tak uczyniłoby go najsłabszym podczas tego ostatniego boomu pod względem procentowego wzrostu w historii Bitcoina. Bo wiemy, im wyżej wchodzimy z tą ceną Bitcoina, tym słabiej procentowo to wygląda. Najwięcej mogliśmy zarobić w 2010 w 2011. Procenty były szalone wtedy. Teraz Coraz mniej tych procent będzie w przyszłości, no bo wiadomo ta cena. O ile ten Bitcoin będzie wzrastał, oczywiście do takich niewotycznych sum, jak tutaj niektórzy zaznaczają. Na przykład mamy też analityka Bloomberga Mike McGlone, ma również wysokie cele dla Bitcoina. Z rosnącym wsparciem instytucjonalnym, McGlone twierdzi, że Bitcoin jest gotowy do kontynuowania wzrostu w 2021 roku, przełamując kapitalizację rynkową 1 biliona dolarów i potencjalnie widząc opór cenowy na poziomie 50 tysięcy. Dolarów. To jest taka druga, można powiedzieć, mniej optymistyczna wersja. Współzałożyciel Blockfire i partner zarządzający Monro Capital Simon Dedig również podzielił się swoimi prognozami Bitcoina na 2021 rok. Według Dedica ostatnie 3 lata były dobre dla kryptowaluty, ale wątpi, że gigantyczny rajd altcoinów w 2017 roku powtórzy się. To powiedziawszy Dedig nadal przewiduje, że Bitcoin osiągnie około 150 tysięcy dolarów. W 2017 roku można było dosłownie kupić każdą alternatywę i była to dobra inwestycja, ale moim zdaniem to się więcej nie powtórzy. Jednak nadal wierzę, że Bieg Byków powróci, pompując kilka solidnych altów w tym przypadku BTC na 150, Ethereum na 9000 dolarów, Link na 200, BNB na 500 dolarów, WET na dolara i XTZ na 200. Dolar w tym przypadku. Twórca modelu wyceny giełdowej Plan B również stawia na sześciocyfrowego bitcoina w 2021 roku. Znany analityk szacuje, że BTC może handlować nawet 300 tysięcy dolarów przed wygaśnięciem tego roku byka pod koniec 2021. Nie obyło się od tych pesymistycznych też wersji, czyli Noriel Rubini, który otrzymuje, że wiodący zasób cyfrowy upadnie w wyniku przyszłych regulacji, które nadchodzą. Bardziej tutaj obwinia administrację Bidena, która wejdzie w niedźwiedzie środowisko dla aktywów kryptograficznych, więc jestem sam ciekaw, kto tutaj będzie miał, albo będzie najbliżej tej całej. Ceny, która może zaskoczyć nas w 2021, pod koniec. Jak myślicie, jaka cena, <grym> Waszym zdaniem, czy to będzie bliżej 50, 100, 300, czy może Noriel Rubini tutaj będzie mówił, że regulacje zabiją bitcoina? Tak jak 300 razy już próbowano zabić, czy 300 parędziesiąt jest taka strona, która to śledzi. Główny rynek Dartnet, White House kończy obsługę płatności bitcoinami. O, no to tutaj miło, przynajmniej w tym przypadku, bo bitcoina można dużo łatwiej wyśledzić, ale akceptują tylko monero w tym momencie. No i od tego jest monero, żeby właśnie akceptować na takich marketach. Z tego jest słynny Monero i według oświadczenia przepisanego White House Market i opublikowanego na Twitterze platforma nie akceptuje już płatności w Bitcoinach, ponieważ Morph Token, zewnętrzny interfejs API wymiany, z którego korzystał, nagle postanowił zablokować dostęp z węzłów wyjściowych Tora. Nie podano dlaczego, Morph Token nagle mm, po prostu już nie utrzymuje... Albo zablokował dostęp z węzłów wyjściowych Tora. Tego nie wiemy, dlaczego tak się wydarzyło, ale oni i tak docelowo chcieli przejść na Monero. Tak jak planowaliśmy, to się wydarzyło dzięki tej ostatniej akcji. Także bitcoinem już nie zapłacimy. Na tym darkmecie. Amerykańska firma. Maraton kupuje 70 tysięcy maszyn górniczych za 170 milionów dolarów. Zobaczmy jakie. A więc, Maraton to jest tylko jedna z nielicznych firm w USA, które w 2021 roku intensyfikują działalność wydobywczą. Jakie maszyny S19 od Bitmaina? Akurat umowa przewiduje, że Bitmain dostarczy do Maraton 7000 S19 w lipcu 2021 roku, a kolejne 63 63000 sztuk zostanie dostarczonych w grudniu 2021. Po zakończeniu Maraton będzie obsługiwał ponad 103 tysiące górniczych maszyn. Razem zapewnią 10,36 egzohaszy do globalnego wskaźnika hash Bitcoina. Zamówienie to do Bitmaina było Największe, jakie kiedykolwiek otrzymano. Także jak i w dolarach, jak i w rzeczywistej liczbie zamówionych S-19. Także tutaj może ta chińska dominacja górnictwa BTC dobiega końca w tym przypadku. Jak tutaj Stany Zjednoczone zaczynają walczyć o swoje i coraz bardziej, coraz prężniej. Wykupują te maszyny. Bitcoiny z ery Satoshi'ego to nie znaczy, że one należały do Satoshi'ego, tylko z ery 1050 bitcoinów o wartości 28 milionów dolarów właśnie zostały wysłane po okresie uśpienia przez ponad dekadę tak naprawdę po 10 latach bezczynności, i tutaj górnik, który przeniósł te monety Ery Satoshi, przeniósł zarobione fundusze przez 21 nagród blokowych. W tamtym czasie, za każdym razem, gdy górnik znalazł blok, nagroda w bazie, czyli w Coinbase, nie mieli z Coinbase'em ze stroną, monet wynosiła 50 bitcoinów. Podczas gdy obecnie po policznych halvingach bitcoinów nagroda wynosi 6,25, czyli dużo mniej. No i tutaj po prostu tajemniczy górnik wydał również. Bitcoin Cash, zrzucony na adres w czasie twardego Forka, Bitcoin Cash, ale nie wydał odpowiedniego Bitcoina Zwi od czasu twardego Forka Bitcoin Cash, który stworzył BSV, czyli sprzedał BTC, sprzedał Bitcoin Cash, ale BSV nie sprzedał. Nie wiem, czy zatania cena, czy po prostu wierzy w ten projekt <grym> z innej strony. Nie wiemy tak naprawdę i się nigdy raczej nie dowiemy. Ci, którzy pewnie bardziej są uszczypliwi, powiedzą, "E, przecież 170-200 dolarów za BSV to, to, to nie jest prawie żadna suma, także nie wiemy tak naprawdę, dlaczego tak nie zrobił. Ale warto sprawdzać te monety, które są pierwszy raz uruchomione od 10 lat, kiedy górnicy zaczynają po małych, bardzo małych ilościach, oczywiście to jest na razie sprzedawać, bo przynajmniej wiemy, jaki jest sentyment tych górników z tamtych lat. Ambekrypto, tutaj mamy akurat informację o tym, że cena Bitcoina jest manipulowana, ale to nie jest argument przeciwko temu. Czemu? Że miałby być Ponzi schematem Bitcoin. Tutaj akurat czytamy na informację użytkownik Twittera, który nazwał Bitcoin schematem Ponziego, czyli piramidą finansową. Steven Pali, prawnik zajmujący się cyfrową walutą, przedstawił dziś mocne argumenty. Za popularnym krypto, czyli za Bitcoinem. Prawnik powiedział, że ogólnie Bitcoina nie można nazwać piramidą finansową i powiedział. To tak głupie jak stwierdzenie, że jest zmanipulowany. Jeśli zamieszasz się z tym wspierać, Bitcoin użyj lepszych argumentów i teorii prawnych. Pali powiedział dalej, że chociaż niektórzy uważają, że Bitcoin był mocno zmanipulowany, nadal nie spełnia on definicji schematu Ponziego, czyli piramidy finansowej. Do diabła zauważa, mamy cały statut poświęcony cebuli w USA, tylko z tego powodu, że pewnie ta cena była manipulowana. Wcześniej srebro też w pewnym okresie próbowano manipulować. Jeżeli znacie historię srebra, ktoś tam chciał wykupić. Wszystkie chyba kopalnie srebra, ale dobrze pamiętam złota nie, raczej to było srebro. To było parę dziesiąt lat temu i też się nie udało zmanipulować i też to nie jest piramida finansowa, więc tutaj by trzeba uzyskać mocniejsze argumenty na ten temat. Zauważa ten prawnik i pamiętajcie, że to, że coś jest manipulowane, nie oznacza z bomby, że cena oczywiście jest manipulowana, nie oznacza z bomby, że to jest piramida finansowa. Także tutaj ostatnio też na Twitterze. Na taki temat się zastanawiano. Coindesk mamy informację o SEC, który odrzuca prośbę Box Security o raportowanie danych jedowych na blockchain Ethereum. Dlaczego? Firma zaproponowała wykorzystanie łańcucha bloków Ethereum, to już 28 lutego tego momentu było, wiele poprawek do rejestrowania i publikowania stanów posiadania papierów wartościowych na koniec dnia, ale po prostu nie sprecyzowała w jaki sposób będą monitorować i raportować transakcje pod kątem zgodności i tutaj główny problem SEC wynikał z tego, że niedokładne informacje są publikowane w blockchainie, ponieważ BSTX zamierzał używać portfela zbiorczego dla danych transakcji giełdowych Innych niż BSTX, z których regulator obawiał się, że nie będą na bieżąco. Czytaj nie skaluje się, albo niedokładnie opisali ten, ten temat, czyli zostali zawlokowani, tak można powiedzieć. Czyli Komisja Papierów Wartościowych, Giełd amerykański regulator odmówił zatwierdzenia zmiany zasad dla. Box Exchange, a Box Exchange to jest znane jako Boston Security Token Exchange, czyli giełda, która jest wspólnym przedsięwzięciem z T0 i zaczęła uczestniczyć w ofertach tokenów bezpieczeństwa STO, instrumentach bezpieczeństwa opartych na blockchainie w 2018 roku. Tutaj tego zielonego światła nie dostali. Jak tutaj już jesteśmy przy SEC, bardzo często ostatnio z news, nie wiem czemu, ale mamy briefing, który mówi, że SEC zamroził odpowiednie fundusze. Tutaj akurat chodzi o australijski fundusz. I zarzuca im się oszustwo. Czyli SEC oskarżyła obywatela Australii Stefana Queena, w tym przypadku oszustwo, oszukańcze fundusze inwestycyjne za pośrednictwem swojej firmy Virgil Capital. No i dziś urzędnicy sądowi przychylili się do wniosku SEC o zamrożenie aktywów wartych 25 milionów dolarów Queena i jego firm. Organ regulacyjny domagał się również stałych nakazów sądowych przeciwko zaangażowanym stronom, usunięcia z interesów z poprzednimi uprzedzeniami i sankcjami cywilnymi. Czyli tutaj będzie ta sprawa dalej trwała. I na koniec mamy informację z ostatniej chwili, czyli Coinbase jednak zawiesza handel XRP kryptowalutą przed chwilą się zastanawialiśmy, kiedy to nastąpi, a tutaj już mamy, od teraz handel XRP przejdzie do limitu, napisał Coinbase, a zostanie całkowicie zawieszony we wtorek 19 stycznia 2021 roku o godzinie 13 czasu wschodniego. Będziemy nadal monitorować zmiany poprawnie związane z XRP i aktualizować naszych klientów, gdy będzie dostępnych więcej informacji, ale na razie widzimy, że kolejna giełda przymyka albo zamyka się na XRP do czasu wyjaśnienia, właśnie tutaj tego, co się wydarzy. W przypadku, Coinbase'a. Okej, okay, przejdźmy na polskich youtuberów, i tutaj mamy Tomasza Rozmusa, chociaż ostatnio się zastanawiam, czy on jeszcze o krypto coś nagrywa. Nie wiem, jak tam ta giełda Tokeneo, czy ona wypaliła, czy nie. Dajcie znać, bo ja nawet nie wiem, co się dzieje tutaj w tym przypadku tej giełdy Tokeneo, bo chuszne otwarcie, co się wydarzyło dalej, nie wiem. Ostatnia audycja związana z krypto, U Tomasza jest 3 miesiące temu, około, może trzy tygodnie? Nie, nie, bardziej, no, można powiedzieć, jeszcze Bitcoin jest tutaj miesiąc temu, także dajcie znać, czy nadal. Jest tutaj zainteresowany krypto, oczywiście pan Tomasz, bo mamy tutaj ciekawostki ze świata biznesu, rynku giełdowego, polityki. Krypto tutaj już nie widzę, chyba że gdzieś tutaj coś się pozmieniało. W międzyczasie także. Nie wiem, dajcie znać. FX Mag, wiesz wszystko o kontaktach terminowych, zadaj pytanie. Dalej mamy KryptoKamikaze, kapitalizacja BTC, większa od złotówki, shortować z CME, gap czy nie shortować. Dalej mamy dzienną dawkę dyskomfortu. Witamy kryptowaluty. Warte uwagi: 30 projektów krypto jest Mike Satoshi. Japonia wspiera Ripple, XRP, Tony Security, Elon Musk, kupi BTC w 2021 roku, a banki zapłaciły 20 trylionów. Kar, o ile dobrze tam widziałem. Encyklopedia kryptowalut, nowy trend wykryty IDEO Initial Dex Offering, cover hack, smartki w TV w USA, airdrop na Polsce. Także tutaj mamy nowy trend u Kamila. Może warto sprawdzić, czy to będzie kolejne DeFi, czy, czy nie. I rekin biznesu kryptowaluty Bitcoin. 10 tysięcy, nie 100 tysięcy dolarów. Czy da się zrobić w 2021 roku na Bitcoinie i kryptowalutach? Czyli czy da się zarobić bardziej, tutaj miało być. No i przejdźmy na parę komentarzy dosłownie. Jeszcze raz dziękuję tutaj osobom, które pomogły Dawidowi. Zebraliśmy około 500 dolarów do tej pory w różnych kryptowalutach, także świetny wynik. I jeżeli nadal myślicie, że to jest podanie ryby, a nie wędki, tak naprawdę, to. Ja bym podał może te 50 tysięcy dolarów z powrotem tej osobie, to wtedy można by to nazwać rybą. I jeżeli próbujemy jako społeczność pomóc sobie, wysyłając grosze, naprawdę, czy tam niewielkie sumy, jesteśmy w stanie podać nadal wędkę, a rybę, no to niestety będzie musiał już sam zapracować, bo wie, jaki błąd Dawid popełnił. I tutaj nie wychodziła ta inicjatywa od niego samego. Tak jak mówiłem, chciał się podzielić tylko tym problemem. Nawet nie chciał, bo na samym końcu stwierdziliśmy, jeżeli ta audycja ma pomóc chociaż jednej osobie, niego ona wyjdzie. I tutaj ona się cieszy fajną oglądalnością. Także mam nadzieję, że osoby, które są zagonione lub podejmują bardzo szybko jakieś decyzje, też tutaj razem z Dawidem nauczą się pewnych rzeczy. Okej, okay, jeżeli chodzi o Michała, na przykład mamy, hej, faktycznie, lipa w tej sytuacji, ale wierzę, że z czasem znajdzie się sposób, aby odzyskać środki, tylko się nie poddawaj. Ja miałem trochę inną sytuację i też prawie straciłem środki, nie tak duże, ale nauczkę mam. Sytuacja dotyczy zwykłego przelewu, ale też była lipa. Było tak, że chciałem wysłać środki tak zwane na Fiaty na giełdę i skorzystałem z opcji przelewu bankowego. Mam konto w -Banku i kopiując tytuł przelewu, skorzystałem z technologii aparatu w telefonie. Opcja wydała się super, bo zamiast wpisywać cały adres giełdy, numer konta i tytuł przelewu Przeszedł za pomocą aparatu, jak masełko. Pamiętam, jeszcze jak mówiłem to żony, że teraz te technologie to są naprawdę fajne. No i wyglądało wszystko dobrze, i sprawdzałem też kilka razy. No i oczywiście nie doszło. Następnego dnia skontaktowałem się z bankiem, później z giełdą. Koniec końców okazało się, że przy kopiowaniu aparat nie rozpoznał litery dużej i zamiast tego wpisał je jako małe. No i poszło i tam, gdzie nie miało. Po kilku dniach i wysłaniu mnóstwa maili, giełda zwróciła mi kasę, ale to kolejny przykład ułomności technologii, której zaufałem. Uważajcie, ludziska, bo z każdej strony czai się licho. Ja bym powiedział karamba <grywa> w tym przypadku. No ale tak, tak, jeżeli tak jak mówisz, zaufałeś technologii i nawet nie zauważyłeś mniejsze, większe, to i tak masz pewną nauczkę na przyszłość. Tak samo w sytuacji Dawida. Jeżeli uda się odzyskać te pieniądze, Dawid i my razem tutaj stwierdziliśmy te prawie 500 dolarów, które udało się do tej pory, nie wiem, 20 prawie przelewów było na te wszystkie konta, także dziękuję tym wszystkim osobom, które podali wędkę a nie rybę, bo nie ma 50 tysięcy dolarów z powrotem. Dziękuję i razem zdecydowaliśmy z Dawidem, że one wrócą wtedy na cele charytatywne. Także na spokoju i dzięki, że mamy taką społeczność, a nie inną, bo sam się zaskoczyłem, że takie sumy wpadały, ale w końcu jesteśmy na ranie. Także niektóre osoby z tych dwóch tysięcy ponad oglądnić tego odcinka no, postanowiły rzucić coś od Ciebie. No i dzięki. Dzięki za to. E, szlachetny gest można powiedzieć. Nie wszyscy się z tym zgadzają, no ale tak, nie wszyscy zakładają też różowe czy pomarańczowe sweterki. Także taki jest świat, tak jest on po prostu skonstruowany. Dalej mamy BSDBL. Dzięki Fenik za kolejny ciekawy materiał, jakie inne zagraniczne kanały YouTube możesz polecić. Mamy Bo Boba Lukasa, oczywiście, mamy CryptoCrew, mamy też Ciego, który też można wejść, ale. Ostatnio to jest tak po prostu wszystko rzucane w jego przypadku. Chico Crypto też polecam od DeFi, Ethereum, tych takich bardziej spraw. Też oczywiście tutaj możecie wejść, ale jeszcze to jest taka, można powiedzieć, chyba że wypodać jakieś jeszcze, które można spokojnie tutaj obejrzeć ze świata krypto. A, w przypadku Boba Lukasa, Krzysztof Paddy poinformował mnie, że Bob Lukas sprzedał, 5 bitcoinów za 28 tysięcy dolarów. Także Bob Lukas, który nam pokazuje ten swoje, całe portfolio, o ile dobrze to tutaj Krzysztof Paddy przedstawił i gdzieś to jest ta oficjalna informacja na ten temat, Bob Lukas sprzedał 5 bitcoinów za 28 tysięcy, także już jest na plusie z tej całej inwestycji chyba 100 tysięcy początkowych, gdzie kupił około 20-25 bitcoinów, razem ma ich około 40, 35, teraz minus 5 i jest na zero. Czyli reszta zarobków w Bitcoinie jest po prostu na zero. Nie martwi się, no oczywiście, jeżeli nie wygra dużo, dużo więcej, no to będzie po prostu na zero. Ale przynajmniej te emocje, o których mówi, pewnie taka audycja już niedługo wyjdzie od Boba Lukasa, że faktycznie można grać na zero, jeżeli dobrze się pomyśli i wyjdzie się w odpowiednim czasie ze swojej inwestycji. A reszta jest już po prostu grom do pewnego celu, bramki, którą sobie ustawił Bob Lucas. Mark Angelo mówi, Feniks, jesteś lepszy niż czubówna. <grymne> Dużo mi brakuje do czubównej, chociaż fajna, fajna osoba, jeżeli chodzi o to. No Ktoś tutaj się przyczepił, że chciałbym audiobooka kupić, ale jeżeli będzie, jak ktoś wymawia on, to będzie on, jak ktoś wymawia el, to będzie el, a nie w jakimś dziwnym stylu, jak u niektórych ludzi, którzy korzystają ze słabych usług audiobooka. W tym przypadku nie będzie ani słabych, ani za jej fajnych jak czubówna, tylko będzie Feniks czytał książkę. <noise> Także nie wiem, czy to na plus, czy nie, musiał tylko wyleczyć katar i słaby głos. Dlatego zaczynam pracę nad audiobookiem. Tu już niedługo będzie opcja. A i w tym tygodniu jeszcze się pojawi przed nowym rokiem. Po nowym roku wyłonimy, oczywiście zwycięzców, audycja, żebyście tam dodali, jak już wejdziemy sobie na tą stronę, w głowie twórcy Bitcoina, o ile jeszcze kanał YouTube będzie w przyszłym roku, bo. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Także ta strona na pewno będzie dużo dłużej niż kanał YouTube. Będziecie mogli zawsze wrócić do książki w razie W. Jakby mnie to mieli zamknąć jeszcze od tej strony. Ale tu będą właśnie te wszystkie recenzje gdzieś na samej górze z, tego, z tej audycji, która wyjdzie. Czyli będzie konkurs, recenzja książki. Te osoby, które przeczytały, będą tam przedstawione, jakie nagrody można wygrać. Oczywiście w tym konkursie. Ale to jeszcze do tego dojdziemy, a ja wtedy powkładam te recenzje, te negatywne, pozytywne, wszystkie. Poproszę o wszystkie tak naprawdę, to chyba, że jest kukaki, to więc znacie mnie już, że takiego języka, chyba, że wyrywkowo komuś się tam ze słabszego dnia wymyśli, to nie używamy w gnieździe Feniksa. Także tutaj, sorry, można się wyszalić, nie wiem, na meczu Lecha, czy, czy Legi czy innych tutaj, czy powiedzmy oglądając, KSW, a może MMA. Wtedy można sobie w swoim domu używać, czego żywnie Wam się podoba. Dobra, mamy to. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.